Powody, dlaczego nie warto inwestować w fotowoltaikę. Kurz i brud. Jeżeli mieszkasz w miejscu, gdzie jest dużo kurzu, brudu, a ciężarówki jeżdżą ci pod domem, musisz to myć. I wtedy produkcja jest niższa. Opady deszczu, brudnego deszczu i ciężarówki. I ciężarówki jeżdżą, i ciężarówki z piaskiem jeżdżą, przez co się kurzy. Musisz je często myć. Falownik, który jest konieczny przy montażu, ma żywotność około 10 lat. Przez słabe nachylenie, orientację, falownik, montaż, cienie i inne rzeczy, nie wiadomo co się wydarzy. Nie wiem. Coś tam. Możesz mieć problemy z energią. Warunki pogodowe. Jesteś całkowicie od nich zależny. W takim miesiącu jak czerwiec, a może bez R? W takim miesiącu jak lipiec możesz mieć ich... Ale czego? W takim miesiącu jak lipiec wyprodukujesz dużo energii, a taki jak styczeń, mało. Sąsiad będzie ci zazdrościł. I co? Sąsiad będzie ci zazdrościł, że dostałeś dofinansowanie i że w ogóle stać cię na fotowoltaikę. A dlaczego warto? Panele mają żywotność od 25 lat do 40, a może i więcej. Na panele fotowoltaiczne z programu Mój Prąd 5.0 jest spore dofinansowanie. Jeżeli wybierzesz firmę SM Projekt, to masz gwarancję dobrego montażu, odpowiednią produkcję energii i że wszystko będzie zajebiście. Tak, to jest reklama. Czysty śnieg i brudny deszcz, albo czysty, brudny śnieg i plus czysty deszcz. I deszcz i śnieg umyją ci panele. Inwestycja zwróci się w kilka lat, a może i szybciej, bo ceny energii idą w górę. I najważniejsze, twoje dzieci podziękują ci za dodatkowe pieniądze, które zaoszczędzicie na prądzie. Twój sąsiad będzie płacił za prąd więcej niż ty. Zajebiście, jakbyś chciał fotowoltaikę, pompę ciepła, magazyn energii, to dzwoń do mnie.